Za nami 6 minut tego spotkania. Cały czas bez bramek w Krakowie. To jest chyba Grzegorz Chorowski, ale dobrze widzę. Jest gol! Jest gol dla Krakowi! Wydawało się, że opanuje tą sytuację Dalibor Sedlak, ale jednak nie. Aaron Chmielewski pakuje krążek do bramki Oświęcimskiej Unii. Nie było teraz spalonego. Leszek Laszkiewicz na dużej prędkości wyjeżdża przed bramkę. Laszkiewicz strzał! Jest gol! Jest gol! Udało się. Leszek Laszkiewicz strzelał. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze ten krążek trącił, ale wszystko wskazuje na to, że Leszek Laszkiewicz zdobywcą drugiej bramki dla Komar Krakowin. I przy krążku już w tej chwili Nikola Wesz, który napędza się i akcja już idzie w drugim kierunku. Piękny strzał Nikoli Besza i gol 3-0. Niepozorna wydawałoby się akcja francuskiego defensora drużyny Krakowi, ale Sebastian Stańczyk był chyba nieprzygotowany do tego uderzenia, bo to nie była jakaś atomowa bomba posłana w jego stronę. I Sebastian Kowalówka. Numer 12. W ekipie Krakowi dobrze prezentuje się w tej drugiej części gry. Uwaga, będzie okazja i jest 4-0. Damian Słaboń zdobywa bardzo ładną bramkę. W to samo miejsce posłany krążek, jak przy trafieniu Nikoli Besza. Tyle, że tym razem Słaboń stał zdecydowanie bliżej i absolutnie nie był pilnowany przez żadnego obrońcę z Oświęcimia. Nieważne. Już jestem z Państwem z powrotem, no i 4-0, jak Państwo doskonale widzą, jest 5. gol Komar Krakowi, to jest chyba Patryk Walczak, numer 40. No i ten mecz powolutku zaczyna mieć swoje rozstrzygnięcie. Dobrze, Sebastian Stańczyk, po tym udanym początku sezonu dla drużyny Tomasza Piątka, czyli dwóch zwycięstwach nad Nestą i nad Zagłębiem Sosnowiec, przyjdzie teraz przełknąć dwie pigułki bardzo gorzkie, a więc dwie porażki. Bo najpierw w piątek z... Oj, szansa, jest 6. gol! Niepewna interwencja Sebastiana Stańczyka, wygarnięty ten krążek sprzed parkana golkipera Oświęcimskiej Unii, no i krakowianie podwyższają prowadzenie na 6-0. 11 minut 53 sekundy do końca tercji trzeciej i wznowienie tercji ofensywnej Krakowi. Wygrane przez zawodników pasów uderzenie leżąc na tafli. Jeszcze jest Damian Słaboń. Za bramkę wyjechał center drugiego ataku. Jest gol! Kolejna bramka. Kowalówka, Sebastian Kowalówka autorem 7. trafienia dla Krakowi. No, wielka nieporadność w tej chwili defensorów zespołu z Oświęcimia. 9 minut i 25 sekund do zakończenia tercji trzeciej. Nikola Besz oddaje tego, że do boku jest Pedr Dworzak pod bramkę. Ależ to i dobrze, Stańczyk, jezusny gol! Jezusny gol dla Komar Krakowi, a strzelcem tej bramki Daniel Laszkiewicz. To idzie, aj, mało brakło, a doszedł do tego krążka Martin Dudacz, no inaczej, doszedł do krążka, ale już nie było możliwości. A ta kara za co? Dla Oświęcimskiej, dla Krakowi. Za przeszkadzanie dla Dudasza, bo... Oj, tutaj, oj, ale tutaj mamy teraz... Zaatakował bramkarza, zawodnik Krakowi, a że działo się to tuż przy boksie zespołu Oświęcimskiego, to zaczęli okładać hokeistę Krakowi, zawodnicy z Oświęcimia. No i przypomniał nam się mecz playoffu z tamtego sezonu w Oświęcimu. Też była podobna sytuacja, że tam praktycznie całe zespoły zaczęły się okładać pięściami.